Cześć, witajcie ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Miły, a to jest 26 odcinek Terrarii. Ziomeczki, w dzisiejszym odcinku... Kurde, ile mam hajsu, dobra. W dzisiejszym odcinku na początek może pokażę wam, kto przyszedł nowy, bo mamy nowego NPC, ale on chyba jeszcze nie przyszedł, co mi się wydaje. Jest to Cyborg. Mogę wam pokazać, że gdzieś tu jest. Gdzieś się zabunkrował, jak mi się wydaje. Czekaj. O, jest Cyborg. To kurde, w którym domku? Lol. Dobra, nieważne. On się gdzieś na pewno wprowadzi. A my, chciałbym wam na początku powiedzieć, dlaczego jest tak mało odcinków. Ziomeczki, chodzę do klasy maturalnej i jestem na rozszerzonej biologii i chemii i nie mam za bardzo czasu, żeby, kurde, 5 odcinków w tygodniu nagrać dla was. No i dlatego nie będzie już tylu odcinków, ile było przez wakacje, niestety. No bo po prostu zwyczajnie nie mam czasu, żeby nagrywać tyle Terrarii i musicie to zrozumieć. No i mam nadzieję, że to zrozumiecie, a nie chcę tutaj bardziej szczegółów opisywać, bo po co, ale zmienimy sobie... Dobra, na razie damy sobie skrzydła, bo skrzydła są ważniejsze. Dobra, w dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, mamy już Temple Key. O, nasz biom grzybowy się tu rozrósł, lol, tego nie widziałem wcześniej, tu jest Cyborg! Co? Co to jest za gościu? Mine Launcher? Aha. Tu miał chyba się ktoś inny wprowadzić, ale dobra. Ty gościu, czekaj, bo musimy to zrobić, bo ty gościu nie masz tutaj mieszkać. Tu miał przyjść gościu od grzybów. A ciebie posadzimy w miejscu na przykład tym. Tu się proszę urządzić. A my... Ziomeczki, lecimy do dungeonu, mamy temple key i będziemy otwierać skrzynki oraz bić się z nowymi potworkami, także widzimy się w dungeonie. Okej, ziomeczki, jesteście już przy naszym dungeonie, popatrzcie, muszę wam coś pokazać, jak ona fajnie za nami leci. Ktoś napisał, że ona jest do dupy, ale to nie chodzi o to, że ona ma mi fajnie walczyć ze mną, pomagać mi, tylko po prostu jest słodka, o to mi chodziło. Dobra, mam nadzieję, że zrozumiecie to, że jest mało odcinków. Sorry za to, ale ziomeczki, wchodzimy do naszego dungeonu. Powoli, wchodzimy. Na razie nic nie ma, ale wiem, że są nowe moby i może być nawet ciężko. Dlatego trzeba powoli zacząć ogarniać. O, już jakiś snajper, what? Ile HP ma? Na 3 hity z Terrablade'a, no to nieźle. Wiem, że mamy zbierać ektoplazmę, która z jakichś chyba duchów, z dusz leci, spirit, coś tam. Spirit dungeon, czy coś takiego. No i otwierać skrzynki z temple key naszym. Dobra, schodzimy coraz to niżej. Jest kamerka, hello, widzicie? W końcu mamy kamerkę, ziomeczki. Ostatnio wiem, że też nie było. Co za gówno strzelające, no. Wow. Ma zbierać wszystko oprócz kości, mówiono. No to dobra. To nie zbieramy kości, bo kości to gówno. A my spróbujemy może... Wow, ale fajnie namierza. Chlorophyte armor są zajebiste. O, blue armored bones. Dobra, te kości na razie będziemy zbierać, one nam tu będą trochę zawadzać, ale... to nie powinno stanowić problemu. Wow, coraz więcej ich. Ale patrzcie, jak nasz Terrablade wymiata, po prostu masakra. Możemy, wybijemy każdego. Nikt nie stanie nam na drodze, no zobaczcie. Czekajcie, ile mamy, jaki mamy głos? Głos jest ok. Idziemy dalej. Wow. Właściwie to nie wiem, czy te temple key jest do... Wow. Wow, jak strzela, gościu. Jakie hity. Dopiero pierwszy raz teraz dostałem. Dobra. Nie wiem, czy to w ogóle te skrzynki, którymi się otwiera tym dżunglowym kluczem, są gdzieś w tym w ogóle, w tym dungeonie. Mam taką nadzieję. No a jak nie, no to trochę lipa, bo miałem taką nadzieję, że tutaj. A może w tym takim dungeonie w dżungli, którego trzeba znaleźć, on się jakoś nazywa, Lizard chyba, czy jakoś tak. W sumie nie wiem. Jaki gość, jaki teraz jest ulepszony, no. Co to jest? Jakie one są mocne teraz.
Masakra. Będzie ciężko, kurde, zjeść. To będzie trudne. Już to widzę, ziomeczki. Dobra, ten jest jeszcze prosty. Idziemy na razie w prawo. What the fuck, ile tu tego jest? Ja chcę iść stąd. No tak, tu będzie największe skupisko tego wszystkiego. Tu jest taki choćby ośrodek tego dungeonu, to idziemy do góry na razie. Najbardziej wkurzające są nekromancery, ewidentnie. Patrzcie, jak on jest mocny, nawet nie wiadomo, jak on bije. No shit! What the fuck? Jakieś ścierwo mocne. Powinienem sobie, wiecie co zrobić? Założyć chyba to, to będzie jeszcze szybsza regeneracja, tak jest. What the fuck, mam nadzieję, że tu w ogóle coś znajdziemy w tym dungeonie, bo jak na razie nic za bardzo nie widać. Dobra, użyjemy sobie pierwszego potka, bo czym krócej, tym lepiej. Wow. Trzeba iść tu w prawo. Aha, teraz nie mam... Oh my god. Nie, czekajcie. Tutaj to nie będzie miało sensu bez skrzydeł tutaj. Będzie straszna lipa. No, w sumie jeszcze mamy podwójny skok. Jeszcze możemy tego używać. Czekajcie. What the hell? Co się tu dzieje? Dobra. Idziemy na razie. Póki możemy tego używać, to będziemy to używać. Tej podwójnej spacji! No już jestem zatruty, no. W tym momencie przydałby się akurat bezoar. Wow. Dobra, czekajcie chwilę. Okej, ziomeczki, ja byłem sobie sprawdzić na naszej wiki, że jak zrobić te... Zauważyłem, że te jungle key, który nam wydropiło z pantery, nie otwiera bezpośrednio wszystkich skrzynek, tylko lizard temple. No, właściwie to był niedoinformowany trochę. Ale... Czekajcie, bo mnie zaczyna wkurzać to coś. Fuck, i tyle HP mi zeżarło. Właściwie to trzeba zrobić... Hallowed key są, corruption key jest... jakiś tam jungle key i do każdego z nich potrzebujemy molda, czyli takiej rzeczy, która wypada, ma 400 szansy na wypadnięcie z każdego z mobów znajdujących się na danym biomie. No to nie będę tego dropił w tym odcinku, bo to nie ma sensu, a tak naprawdę zrobię sobie to poza odcinkiem kiedyś tam i pootwieram sobie te skrzynki. Pootwieram te skrzynki oczywiście z wami. What the fuck, co to jest za gówno szybkie? O, mamy pierwszą rzecz, czekajcie. Gives a chance to dodge attacks? Naprawdę, co to jest? Nie mam pojęcia, co to znaczy. O! Tak naprawdę, dobra, jeszcze raz wam powiem, że jeśli zdobędę te moldy wszystkie, to pokażę wam, jak otwieram te właśnie skrzyneczki. Tutaj! No kurde! Zapominam się z tym. To pokażę wam, jak otwieram te skrzyneczki, jaki drop z nich wypada. Ale tak naprawdę, po co jesteśmy w dzisiejszym dungeonie? Prawda jest tylko jedna, że to jest tylko tak naprawdę odcinek pokazowy, żeby wam pokazać trochę dungeon, bo ja sam będę musiał tu spędzić dużo więcej czasu na dropieniu tej całej ektoplazmy i kurde, innych rzeczy, bo na pewno wszystkiego nie jesteśmy w stanie wydropić. No a główny powód, do jakiego tu jesteśmy, to właśnie ektoplazma i niektóre itemki, które wypadają z tych wszystkich tutaj mobków. Wiem, że niektóre są cenne i mogą się przydać, a można je też fajnie sprzedać niektóre. Także po to tu jesteśmy. Na pewno tu nie spędzimy długo kilku odcinków, bo po co? Spędzimy tutaj tylko jeden odcinek, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, bo nie ma sensu naprawdę ciągle chodzić po tym samym miejscu i dropić jakieś tam rzeczy, które już wszyscy pewnie widzieliście. No ale głównie jesteśmy po to tutaj, żeby zbierać ektoplazmę, czyli tą rzecz, z której możemy zrobić Spectre Set. I jeszcze jakieś tam dodatkowe itemki. No i to będzie nasz główny powód właściwie właśnie bycia w tym dungeonie. No i będziemy szukać, bo tej ektoplazmy wiem, że potrzeba bardzo dużo. A ona nie jest taka też rzadka. Ale też niektóre fajne rzeczy naprawdę lecą z tych tutaj mobów.
Oh my god, ale będzie ciężko. Wow! Czemu nie mogę bić? O, teraz mogę. Właściwie to... Wow! Czemu? Co mi tak dużo HP zeżarło? No i już ginę pewnie. Szybko! Co to było? Lesser Healing Potion, co to? Aha, nie mogę używać, no kurde. Czemu tak dużo mi to zeżarło? Ja pierdzielę, ale to jest trudno tutaj, to nie jest tak łatwe jak myślałem jednak. Dobra, trzeba chwilę przeczekać. No i patrz! Okej, ziemeczki, to co zrobiłem może was trochę śmieszyć, ale nie mam innego wyboru. Wydaje mi się, że będziemy kilka razy padać i zrobiłem sobie tutaj taki domek blisko tego dungeonu i ustawiłem sobie spawn pointa przez nasze łóżko. Mam tu jakąś skrzynkę, której będziemy wrzucać wszystkie rzeczy. Wziąłem też sobie lantern i campfire. Weźmiemy sobie może jeszcze drewno i jeśli zginiemy, odrodzimy się tutaj i po prostu idziemy dalej lutować nasze rzeczy w tym właśnie dungeonie. No i mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie, bo naprawdę nie mam zamiaru ciągle latać tam i z powrotem. Uwierzcie, zajmuje mi to kurde chyba z 8 minut, żeby dojść z powrotem na to miejsce. To jest strata czasu dla mnie. A tak, rodzimy się od razu na Johnny i schodzimy znowu do naszej walki. No tak, chciałem wam jeszcze powiedzieć a propos poprzedniego odcinka z Plantery. Mam kompletnie gdzieś osoby, które będą pisać mi, jak, w jaki sposób zabiłem Planterę. Nie interesuje mnie to naprawdę, co powiedzą. Są ludzie, którzy potrafią to szanować i są to normalni ludzie, a jeśli po prostu ktoś ma mieć ciągle pretensje dlatego, jak ty zabiłeś Planterę, co ty zrobiłeś, zrobiłeś sposób dla nobów, to serdecznie naprawdę zapraszam do wyjścia z mojego kanału, albo wypraszam nawet, naprawdę nie musicie mnie oglądać, nic kompletnie na siłę. A druga sprawa jest taka, że ja jestem początkującym graczem i pierwszy raz w życiu przychodzę Terrarię, i robię to tutaj z wami na po prostu na odcinkach na YouTubie i nikt nie ma prawa mi zarzucać, jak ja ją zabiłem, bo gdybym to rozumiem, gdybym tą Terrarię przechodził po raz 10 na YouTubie, wtedy moglibyście napisać, jakim jestem lamusem i dlaczego tak ją próbowałem zabić. A to, że jestem początkującym graczem, który pierwszy raz w życiu przechodzi Terrarię, po raz drugi mówię, naprawdę... Kurde, czekajcie, bo ten mnie tak wkurza, gościu. Naprawdę nie zmusza was do tego, żebyście pisali takie komentarze. I sorry memory, ale to jest koniec tego tematu. Lecimy dalej na miejsce, w którym skończyliśmy. To było gdzieś już blisko. No i ciągle czekamy, bo i tak główną sprawą tutaj w naszym dungeonie jest to, żeby bić mobki i próbować z nich lutować jakieś rzeczy, bo to z nich wypadają głównie te najlepsze itemy. I tutaj widzicie, już jest chyba corruption, tak mi się wydaje, skrzynka. I nie mogę jej otworzyć, bo do niej potrzebuję tego klucza. No a klucz zrobimy, jak nam jakiś mold wypadnie z corruption, jeśli to była skrzynka z corruption, właśnie. Także skrzynek w dzisiejszym odcinku otwierać żadnych nie będziemy. What? O, może z niego coś fajnego wypadnie, jest ektoplazma. Nice. No, ektoplazmy mamy już 11, to jest dosyć dobry wynik. Wow, tu się zmieniły ściany. A, to jest tak! Właśnie, zapomniałem, że zmieniają się tak choćby briki i będziemy mieli inne mobki tutaj w tym miejscu. Czekaj, to jest chyba zwykły cobalt shield, tak, właśnie tak. Czyli ze skrzynek też się nic nowego nam nie zrespi, ale kurde, jakiś nowy mobas to jest. Z niego na pewno coś fajnego wypada, no ale trzeba dużo dropić. Wow, ile ich tam jest, naprawdę? Może w ten sposób będzie najprościej. Nie no, Terra Blade jest tutaj OP. Mógłbym jeszcze z tego strzelać, fajnie namierza, ale nie chcę marnować tych naboi, one może się przydadzą na jakiegoś innego bossa czy coś. Dobra. No, bij. Co ten jest, jakiś odporny? Bonli. Nie no, nie chcę zobaczyć, jak one... Nie chcę sprawdzać, jak one biją. Ale aż tak źle nie biją, tylko podpalają, to jest najgorsze. Dobra, idziemy dalej.
O, i to jest Frozen. To też potrzebujemy z naszego śnieżnego biomu, żeby coś... coś wydropić właśnie tego molda. A to jest problem ogólnie, rzecz biorąc. No bo jedna na 2500 chyba szans jest, żeby to wypadło, także... Masakra, dobra, już tego serduszka nie zbieram. Na razie nic takiego mi nie wypada z tych. Wow, ale fajnie bije. Trochę syf robi, kto to jest w ogóle? Fuck. Podpala to główienko. No, przydałby się taki Ang Charm, który nam zapewnia... To jest chyba Hallowed skrzynka, który nam zapewnia... Właśnie... No, odporność na wszystko, tak mi się wydaje, że to jest chyba ten Ang Charm. Dobra. Nice, padło. Nie, stąd idziemy, już tutaj nic ciekawego nie ma. Trzeba... O, ale szybko, wzięliście, uciekliśmy temu. O, a ten jest inny jakiś. What the... Mamy 13 już ektoplazmy, dobrze. Chodź tu jeszcze, ziomuś. Dużo hajsu na pewno z nich będzie wypadać. No, na razie 5 golda to jeszcze nie... Wow, to jest paladyn, on jest mocny! O kurde! On ma 5000 HP! Muszę w niego strzelać! Wow! Co za gnój! No może będziemy z niego nawalać z tego? Ja, no nie wierzę! On jest mocny, ale go trzeba w końcu zabić, wiem. Masakra będzie. Dobra, poszedł sobie. Ma mało HP już, naprawdę. What the fuck? Jak on strzela? Co za gówno? Uciekam. Już nie mam tak naprawdę HP. Wow. No nieźle. Kurde. Dobre są te moby tutaj, no. Masakra, już mam tyle... Tyle HP, tyle tych wszystkich, tyle defensa i dalej, kurde, jest ciężko z nimi walczyć. Dobra. No mamy niby ten ognisko, w którym byśmy się mogli jakoś tam zabunkrować. Czekajcie. I zrobimy to szybko. Trzeba HP odrodzić. Dobra, postawimy sobie to i to. Chwilę wyczekamy. To powinno się w miarę szybko odrodzić, tylko chcę jeszcze sprawdzić. O, mam, już jest ten grzyb. Przyszedł truffle, powinien być już w tym miejscu. Co to nam daje? To nam nie daje żadnego. Invisibility after taking damage. Nie, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką możemy w tej chwili mieć. O, ten paladyn ma HP, trzeba go zabić, kurde, no. Ale to szybko się teraz regeneruje, masakra. Chciałem też zwiedzić, kurde, te inne rodzaje ścian w tym dungeonie, no. Wtedy to by było, miało większy sens. Taktyka szkieletu. Yeah! What the hell? Co mnie to strzela? No skąd on strzela? Z takiego daleka, naprawdę? Jakie gówno z niego. Nie, no to jest tak OP tutaj. No 4 HP, no nice. Chyba jestem za słaby dalej na ten dungeon. Lipa straszna. Pewnie i tak zaraz zginę i będziemy musieli iść w lewą stronę, bo... O, ektoplazma. I tak jesteśmy tu w sumie po nie najbardziej. No, najgorzej jest, może się zabunkrować, ale i tak, jak się z jakiś dystansowy zacznie strzelać, to jesteś w dupie kompletnej. No i już strzela. Prawda, ten mi akurat nie bierze tak dużo damage, to jest jeszcze ten zwykły mag. No, przyleciał, no hita. No i coraz więcej się tego spawnuje, jak się stoimy w jednym miejscu. Dobra, uciekamy powoli. Idziemy dalej. Dobra, tutaj dużo tego syfu. Dobra, jest na razie w miarę spokojnie. Idziemy niżej może. Czy tutaj coś będzie?
Dobra, to już też na praktycznie nic nie bierze. Dobra, idziemy może w lewo. Dobra, trzeba się będzie udać w lewą stronę. Idę na razie do tego paladyna, może go później zabiję. Jak to plazma, okej, okay, może być. Nie no, paladyn jest tak OP, że nie da się gnoja zabić. Tak strzela mocno i nie wiem jak tego unikać. Jakimiś toporami. No ale gdzie są te wszystkie itemy, które mają z was wypadać, no? 6% szansy było. To dużo. Ancient Necrohermit, proszę was, jakieś gówno. Dobra. Idziemy na inny segment spróbować znaleźć gdzieś. No, dobra, to jest ten zwykły. Kurde, ten nekromanta, on jest niesamowity. Jak on bije. Przez ściany i w ogóle praktycznie wszędzie bije, nie da się uciec temu. Dobra. Jeszcze w lewo trzeba iść. Tutaj, gdzie był ten najbardziej otwarty teren i tam po prostu skręcić w którąś z tych ulic. No i patrzcie, to jest ten OP gnój. Jak on jest mocny, no. Nie no, najbardziej mocny jest w otwartych terenach, zdecydowanie. Wow, kto to jest? Fajnie strzelał, miał jakiegoś shotguna czy coś. Dobry gościu. Dobra, dalej, 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 dalej. Coś tu mamy. O, tu jest kolejna skrzynka, której nie możemy otworzyć. Na razie. Dobra, trzeba iść w lewo teraz, bardzo w lewo. O. Bone. Ej, ale my idziemy do wyjścia tym sposobem. Naprawdę? Ej, to nie chcemy iść do wyjścia. Nie. Naprawdę wszystko? To trzeba iść tego paladyna spróbować ubić, no. Jakie mocne gówna. Czy tu na dole też praktycznie już nic nie ma. W lewo bardziej się iść nie da. Ej, ale nie pamiętam, żebym tą skrzynkę otwierał. A, jednak otwierałem. Dobra. Idziemy w prawo. No patrzcie, nic tu nie ma jednak. No, czemu go nie umiesz trafić z tego Terrablade'a? Dobra. Gdzie jest spróbować paladyna ubić? Ja nie wiem, czy on się tylko jeden respi, czy jak to jest. Ale wiem, że z niego fajne rzeczy podałem. Nie, na pewno nie jeden, bo tam było kilka procent szansy tylko. Dobra. Tam na dole byliśmy, tu jeszcze nie byliśmy. Może tu coś będzie. No ale strzelej, gościu. O, jest coś. Murderous Keybrand. Ale to na bliskość bije, to będzie słabe. No, słabizna. Nie no, nic, nie ma lepszej broni niż Terrablade'a według mnie. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. W tej odnodze, i znowu uciekliśmy temu, no masakra. Okej, okay, tutaj jeszcze nie byliśmy, ale tu chyba też już nic nie ma. No nie, tylko przejście wyżej po prostu. O. Dobra, idziemy paladyna wzłupić. Bo innego o, wyjścia nie ma. Ej, tu jest jeszcze skrzynka nieotwarta. Lol, naprawdę nie mam golden key teraz. Dobra, trudno, olewamy gościa. Co tak strzela teraz? Zobaczcie. Ile syfu. Może się pojawi to gówno w końcu, chcę to zabić. No nie! Co to jest? Co to kurwa? Ile gówna? Ile mnie gówna zaatakowało teraz? Gin! Dobra, bo mi się skończy. Dobra, nice. No bo tu jest takie kurde miejsce, gdzie się spawnuje 5 miliardów. Jeszcze mnie strzela. Snajper! Z niego fajne rzeczy lecą, tylko chciałbym, muszę go zabić.
No właśnie, o to chodzi. Właśnie dlatego... Dlatego... Właśnie, mamy spawn w... Już wam pokazuję, w którym miejscu, właśnie w tym. I już tam się po prostu wracamy szybciutko. Idziemy te kupy zabić. No, najbardziej chciałbym w tym momencie zabić tego... jak on się nazywa? Tego Sniper Rifla, znaczy z tego Snipera i Paladyna, no. To były dla nas teraz... Są dla nas główne cele. No a z Paladyna że fajne rzeczy, ale kurde, tylko 6% szans tam jakoś było, żeby coś wyleciało. Czyli pewnie też nam nic nie dropnie, jak znam życie. Nie no, mocne są. Jak już Terrablade musi 4 razy uderzyć w moba zwykłego, to jest już moc i amfetamina. Dobra. Wow, ale dostał... I to jest ta kupa! Bo za każdym razem jak dostanie hita, to się respi w innym miejscu. Jakie wredne stworzenie! Tak naprawdę można by to było też bić na bliskość, te wszystkie moby. Wtedy mamy większe szanse, że to gówno zabijemy. O, a to jeszcze odpycha, bo bardzo wielki knockback. O, ale chyba już Golden Kiminie wyleci, mi się wydaje. A jednak! O, masakra. Dobra, czyli możemy otworzyć tą jedną skrzynkę. I zaraz to zrobimy. Gdzie ona tylko była? Niżej. Nie, spadaj, Necromancer. Get the fuck out of me. Chyba, że się gdzieś tu zespawnujesz, to cię zniszczę. Dobra. Skinął. No tu jeszcze nie byliśmy, ewidentnie. Dobra, trzeba iść do tego głównego pomieszczenia, gdzie tego wszystkiego jest dużo. I tam jest snajper, który na nas czeka. Czeka oczywiście na zagładę. Gdzie on jest? Kurde! Patrzcie, jakie to jest wredne. Przez ściany strzela i strzela ze mnie z kilometra i przez ściany. Śmieć. Jeden. Gówna. Chodzące. Kurde, już ma tylko 230 HP. No nie! Co tu mamy? Praktycznie nic. O, wypiję se. Tak, do beki. Dobra, idziemy gdzieś w prawo. Czyli mamy tylko jedno rodzaje ściany, tej ściany tutaj. Ja widziałem, że są różne właśnie, inne kolory też, ale to chyba losowo się musi w takim razie no generować, nie? Idziemy w prawo, gdzieś tutaj był Paladyn. O, to są te hell. A może nie? Nie wiem, może znowu pieprzy głupoty, ale... Co tam? Dobra. Nie no, no w tym odcinku głównym celem będzie zabicie tego Paladyna jednak, no i wtedy będziemy mogli już skończyć odcinek. No i za bardzo lutu, za bardzo dobrego naprawdę nie ma, no. Szkoda. To było gdzieś tu. No, on stąd strzelał. Kurde, nie ma go tu. A może on się... Może sobie poszedł? Może już go nie będzie? Ile to HP żere, no? No kurde, nie gadajcie, on miał tak mało HP już wtedy. Bez problemu byśmy go zabili. Dobra, idziemy dalej. No widzicie, i na tym to polega właśnie tutaj w tym chodzenie po tym dungeonie. Chodzisz, zabijasz moby i czekasz, aż coś wleci. Dlatego to jest nudne i nie ma sensu pokazywać, robić kurde 3 odcinków po pół godziny z tego, bo po prostu... no nie opłaca się tego wszystkiego pokazywać, to samemu trzeba sobie posiedzieć i podrobić, jeśli jest coś wartego uwagi, a wydaje mi się, że nie ma. Także i tak to jest tylko taka pokazówka, ten dungeon według mnie. No ale co? Nic nie zrobisz, no trzeba pokazać, że się było. To jest wredne, to jest tak wredne, w ogóle nie wiem skąd się to bierze i kto to rzuca, albo chyba samo łazi. To plazma, no patrzcie, to będzie latać tak dookoła, bez przerwy. Dobra, schodzimy. I patrzcie, znowu mnie coś strzela, aha, to jest ten zwykły mag, no dobra. No może być, on szybko pada już. Dobra, jeszcze spróbujemy tego Paladyna poszukać, no, gdzieś musi być. Najlepiej było, jakby się w jakimś takim małym korytarzyku schował i byśmy mogli go łatwo to omijać. I żeby innych mobów nie było, no to kurde, są... Wymagania moje.
Kurde, tylko nie tutaj, no jakby się tutaj zespawnował, to by była taka lipa, bo tych mobów jest w ciul. Ale w sumie łatwo by się unikało tych strzał, tych jego toporów, co latają. O, no i kurde, jakie to jest wredne stworzenie. Bije z kilometra przez ściany, jeszcze ciemno robi. O, i zaś strzela, niech się tu pokaże. Chodź. O, to też, kurde, wredne. Jeszcze jeden, no. A najgorzej jest, jak się mijasz w nich, to wtedy już, kurde, padasz. Skąd jeszcze jeden? No i co, i trzeba wypić. Bo jest lipa, jest paladyn! No i ten też przez ściany strzela, co to jest? Trzeba zrobić tak, biorę to i strzelam tam. No ale to ma tak małe te hity. No gdzie? Tu? Jaki gnój! No i zabił mnie. I to jest właśnie logika Terrarii. Po prostu, no, jak masz to zabić, jak się nie gniewasz po prostu rzeczy do tego? Jakie gówno chodzące, idziemy tam. Dobra, zużyjemy pełno potów. Trudno. Idę dalej. Jeszcze go spróbuję, on gdzieś tu blisko był. Trzeba go wyfarmić, tego gnoja. Nie no, ale tak ciężko go zabić, jeszcze jakby no, z bliska bił, ale strzela tymi gównem z daleka. Nie wiem, jak to zrobię. Jezus Maria, jeszcze to. No patrzcie, jakie to jest OP, jakie to jest OP. Jeszcze bym zrozumiał, jak te wszystkie moby by nie strzelały przez ścianę, ale przez ścianę z 300 kilometrów. Dobra. Dalej idziemy, bo... Och. Nie, no, po prostu ja będę musiał wrzucić ten odcinek, czekać na wasze tipy, jakie mi dacie i wtedy dopiero... Bo nikt mi nie pisał komentarzy a propos tego dungeonu, kurde, wiedzieliście, co będę robił w następnym odcinku. I znowu tu jest. To gówno. Dopóki nie strzelasz tym gównem, to mogę ciebie strzelać. Patrzcie, to gówno. O, może to zabije. A może na blisko się nie strzela, tylko jak się mu ucieka... Strzela! Jest, zabiłem! LOL! Masakra, 29 HP! Nie no, ale akurat ten item chyba jest gówniany, tak mi się wydaje. No, fajne pomieszczenie. Otwierasz drzwi? Naprawdę? Co to jest? Absorb 20% damage done to players on your team. Only active above the team. Ale przecież to jest tylko... To, co to jest? Item na... Masakra. I to jest chyba item na, kurde, multiplayer. Czekajcie. Wydaje mi się, że to nie... Ile ścierwa. Dawało mi się, że to nic takiego nie robi. Może wy mi napiszcie w komentarzach, co robi ta tarcza, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że to tylko ma zużycie jakieś na multi. Piszesz coś tam on your team, a w moim teamie nikogo nie ma. Dobra. No, gincie kupy. Nie no, na bliskość też trzeba fajnie atakować. Dobre hity bije ten miecz na bliskość. O! O, tu sobie leży jakiś bandaż. Wiem, że do Angcharma jest potrzebny, żeby go zrobić. No ale nie mam tak wszystkiego chyba. Dobra, chodźcie tu. Na bliskość się lepiej was zbije jednak. Nie no, ja nie wiem właśnie, w jakim momencie
ten paladyn zaczyna strzelać właśnie z dystansu. Bo kiedy jest bliska, to łatwo go można zabić, ale jeśli się tam odejdzie na jakąś odległość, to wtedy jest... No nie ukrywajmy, ale jest ciężki. I teraz kwestia tego, co potrzebuję, żeby znowu zrobić Spectre Armor. Bo wydaje mi się, że... Oby nie, ale chyba znowu Chlorophyte, który będę musiał szukać. No a ten Spectre jest po prostu obowiązkowy, nie? Żeby go zrobić, także... O, gincie. Jeszcze chwilę pochodzimy i będziemy kończyć ten odcinek, bo już bardzo długo trwa, a... No co wam mam tu więcej pokazać? Będzie bardziej ciekawie, jak zdobędę te klucze, ale kurde, będzie tak ciężko te moldy zdobyć. No, mam nadzieję, że mi się w końcu uda. Pianino. Nie, pianino jest zbyt klasyczne, żeby je dawać naszego średnio wieczno futurystycznego domku. Tak wiem, to byłoby sensu, ale co tam. O, to jest chyba hallowed skrzynka i będę musiał wiedzieć, gdzie ona jest. Bardziej na prawo i do góry. Dobra. Nice. Ej, coś chyba wypadło. Swat helmet, ale to tylko jest vanity item. Hehe, ale swagersko wyglądamy. Nie no, może być. Dobra. Ej, a właśnie, dobra, już otworzyłem tą skrzynkę, ale jestem tępy. Szkoda, że tak mało tych innych mobów, typu na przykład snajper. Bo chciałem, wiem, że z niego fajna rzecz wypada, bo chyba to jest snajperka nawet, ale... No co, no nie idzie go trafić, no trudno. Są kolejne ektoplazmy. Dobra. Nie no, ale ten pokój mnie rozwalił po prostu, nie. No tutaj, kurde, nawet by się ten palady nie zmieścił. Beka. Okej. Chyba nic więcej tutaj, ziomeczki, nie zrobimy dzisiaj. Kilka nowych itemów wpadło, ale szczerze nie urwały dupy. No i tak naprawdę taka średniawa, no. Napiszcie w komentarzach, czego warto tutaj jeszcze szukać w tym dungeonie, czy w ogóle coś ciekawego jest oprócz skrzynek. I jeszcze, co nam robić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć te wszystkie klucze, te moldy. Jezus, co ja zrobiłem? Ale też chciałbym, żeby udało nam się też znaleźć, musiałbym też znaleźć sobie sam tego Lizard Temple i tam pootwierać skrzynki. Czy tam otworzyć go w ogóle, tam coś fajnego jest, wiem. No dobra, ziomeczki, no to idziemy do naszego domku, masakra. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Na dole w komentarzach bardzo dużo rad potrzebuję, bo nigdy nie byłem na tym stadium gry. Co to jest? Aha. Nigdy nie byłem na tym stadium gry, a potrzebuję właśnie rad teraz, co robić w następnym odcinku i co będzie naszym głównym celem. Jaki armor? Wydaje mi się, że Spectre powinniśmy zrobić. A jak to plazmy mamy 32, nie jest źle. Dzięki, że oglądaliście, ziomeczki. Łapka w górę ma być. Rozumiesz, łapka w górę. Trzymajcie się i siema.